program napędza marka Powerbank Energy Drink. No, w sumie zadowolony jestem z zawodów, bo pasowało. Tor był jak zawsze tu dobrze przygotowany. Cieszę się, że dzisiaj tak poszło, bo trochę problemów mieliśmy ze sprzętem, bo akurat nagle się mi posypał w piątek, a tu już w niedzielę mecz jest i trzeba było szybko to reanimować, ale tutaj Krzysztof mi Jabłoński pomógł i z rana dzisiaj praktycznie mi zrobił silnik. No i siadłem próba toru, mówimy, nie no, jedzie to dobrze i od razu mecz jest fajny wynik. Oprócz tego, że wychodziły ci starty, no to jeżeli ten start przytrafił się jakiś ewentualnie gorszy, no to potrafiłeś czasami dwóch rywali wymijać w jednym momencie. Tak, ja generalnie bardzo lubię ten tor, zawsze go lubiałem i jeżeli sprzęt jest szybki, no to, no to wiem, gdzie przyciąć sprzęt, żeby się napędzić, także fajnie, że dzisiaj się udało nie stracić punktu. Optymistyczne obrazki oglądaliśmy na torze, ale optymistyczne obrazki oglądaliśmy również na trybunach. Dzisiaj spora rzesza fanów przyszła na Wrzesińską, aby was dopingować, no i wydaje się, że oni wracając do domu nie mogą żałować. Tak, no dzisiaj piękna pogoda, myślę, że fajne widowisko. Także tylko się cieszyć, bo no, ja bardzo chciałem pojechać dobry mecz, bo wiem, że ostatnio wszystko jakoś, choć chciałem, to szło jak nie po myśli, ale cieszę się, że dzisiaj poszło i ten kamień serca mi trochę zleciał. I oby do przodu i że utrzymać to, co jest. Tak, no. Może nie tak zaczęliśmy, ale dobrze skończyliśmy, bo zawsze było dobrze zaczęte, a końcowy wynik uciekał nam. No, a tu było odwrotnie, trochę dramaturgii było, także mecz mógł się podobać. Dziękuję kibicom, że licznie przybyli na ten stadion i nie opuścili nas w tych trudnych chwilach. My będziemy się starać jechać każdy mecz jak najlepiej i sądzę, że już teraz powinno być coraz lepiej. Kolejny mecz to mecz wyjazdowy, trudny teren, ale myślę, że po dzisiejszym spotkaniu z dużym optymizmem patrzymy na to kolejne spotkanie. No, dzisiaj mecz wygrany był, tylko że nie, my tutaj jak gdyby nie siadamy na laurach, dalej spinamy się tutaj, żeby jeszcze lepiej jeździć i jeszcze lepiej, żeby to wyglądało. I sądzę, że cel mamy jasno nakreślony i do tego dążymy.